Witam was, kochani, w kolejnym odcinku z RimWorld. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony tym, co tu się stało. Dobra. Mamy parę rzeczy do wzięcia. Mamy full luda, po prostu full. Ostatnio grałem sobie na Phoebe i tam jest po prostu mniej ataków. I powiem szczerze, że trochę nudno było. Zresztą tam miałem 5 osób. Ci są w ogóle, kurczę, nie ten. Tego, nie, nie on to jest Nio. Ty. Weź się tam tego. Tam ma maskę. Tak? Chyba tak. Albo to są tatuaże. Po prostu. Jak tam buduję ten? 80%, dobra. Co można tutaj zrobić jeszcze? Coś ciekawego myślę, że można by zrobić. Nie mamy nic do wydobycia. Tu mamy. O. Grupa piratów znowu nas atakuje i już są tutaj. Szybko to jakoś trzeba. Nie! Nie giń! Nie giń! Fuck! Zdecydowali się, że będą... Właśnie, zaraz, chwila. Pani Maldonado ma. Ty masz nóż. No właśnie, porwalą. Chcą porwać naszego kokombę. Dobrze! Fuchs? Szybko. Fuck! I zabrali! Masakra! Fucking shit, no. Przynajmniej spluwy zostawili. Nio. Weź te spluwki. Masakra! Co tam jest na kolejny w tym? Shooting 7. Masz fajną giwerę. Anna nie strzela, Maldonado. Dwójeczka. Jedynka, piątka. Ale ty masz lepszą giwerę. Tu jest trójka. Tak zrobimy. Chociaż... A nie, dobra, ty masz karabin. Masakra. Wydaje mi się, że trzeba zwiększyć liczbę właśnie... wieżyczek. Bo nie damy rady tutaj. Dobra. Tu i tu. Powiedzmy. Zabrali nam człowieka, no skur... To byli ci. Szkoda, że nie można po prostu wpaść do nich, nie? I po prostu zrobić zadymę tam. A, my nie mamy miejsca tu już. Zone. Stockpile. Zwiększmy to. Dobra, ci spadają, to nara. Troszkę mało prądu. Się okazuje. Ale mamy mnóstwo tego. Że mamy uranu trochę. My coś wynajdujemy tak. Woli już do statku. Się szykujemy. Że to jest sam właśnie ten kryogeniczny sen. A później trzeba zrobić taki sam wynaleźć tylko do statku. Zima! Zima i nie mamy tego jedzenia. O, masakra się zrobiła. Jakieś zwierzątka? Nie, no, wiewióry nie będziemy polować, chyba że w ostateczności.
ale... Masakra, nie ma nic tutaj. Nic tu nie żyje. Dobra, zaznaczmy wszystkie wióry, jakie są. Kto tam się zajmuje polowaniem? Nio. Teraz piące. Dimitri, ale Dimitri się nie zajmuje teraz. Czego ty nie masz? Nie masz, kurde, portek. Zaraz ci znajdziemy jakieś normalne. To trzeba będzie chwilowo suspendować. I ci, którzy są słabi w polowaniu, nawet nimi nie będziemy przejmować. Uważaj, bo zabijesz kogoś. Sobie tutaj przychodzą. Nie, to jest Gladius. Mieczyk. Tu kolejne wióry. Tu kolejne. Tak? Coś takiego myślę. Takie. Że jeszcze tutaj postawimy jedną. A nawet jeszcze jedną. Co się stało? O! A trade ship. Kto tam był? Nasz... Pani Anna, nie? Dobra. Co my możemy sprzedać? Ja myślę, że możemy sprzedać parę rzeczy. To na pewno łuki. To tam dupa. Nara. Piła, piła. Pump shotgun. Za 0,68. Sprzedajemy go, bo on jest słaby. To zostaje. Shortbow. Sprzedajemy. Tego rocket launchera również. Zaraz tylko, czy pani Anna. Sprzedajemy to na razie. Tak, ono ma największe. Weź tutaj jeszcze, zadzwoń do nich. O, ho, ho, będzie sprzedawania. Dobra. Myślę, że te wszystkie noże, tak czy inaczej, niech spadają. 10 tysięcy za co? Aha. Uranium Maze. Masakra. Tak, noże, noże, gladiusy. To wszystko niech leci. Będziemy mieć miejsce przynajmniej. Tak, tak, tak. To. O, masakra. To również. Triple Rocket Launcher to nie. Survivor Life sobie zostawimy. I... Zastanawiam się, czy tego nie kupić. On jest purowy, ale jest SMG. 5 strzałów ma. Po 8 każdy. Range 27. Wydaje mi się, że go kupimy. On jest całkiem spoko i zarobimy 500 kasy. No, trochę się tutaj wyjaśniło, chociaż warto by sprzedać te wszystkie portki i tak dalej. Tak. Tu. Aha, wiem co trzeba zrobić. Kochani. Tu są te turbiny. Wydaje mi się, że tu zrobimy. Trzeba zrobić structure. Tu 9 na 10. Nie. Chcę tu stawić sobie lampę. Która to lampa? Będzie produkowała. No, w sumie trochę większe powinienem zrobić, no ale dobra. Będzie nam produkowała światło słoneczne oraz. Dobra, tutaj nie mogę, no ale to zawsze potato. I hitera. Albo zróbmy inaczej trochę. To tak. Bo tu jest...
jest również właśnie mur, w którym jest już prąd prowadzony. Ja nie chcę bezpośrednio prowadzić prądu, bo to bez sensu. Po prostu stąd mam nadzieję, że się złapie i przeprowadzi tutaj. Jakoś. Sporo ich skurczybyków przyszło. O. Co to? Agawa! Dobra, zabieramy agawę, bo to jest jedzonko. Widzę, że tu wszyscy polują. Udało się. Widzicie, tu jest ten do statku. Ale myślę... Nie, no to jest najbliższe. Resztę tam można sobie zrobić piwo i to będziemy robić, ale myślę, że powoli warto by już się w statek bawić. To jest podłączone, to jest podłączone, spoko. To jest podłączone również. Mógłbym w sumie to jakoś tak zamurować i zrobić w jedno wejście, żeby byli. Tak mniej więcej tu. Jest to pomysł jakiś. Jakie mamy tutaj surowce? Mamy marmur. I chyba marmur zrobimy. Jak oni będą wchodzić, mniej więcej, no chcę to zachować. Coś takiego. Tak. Tu. Zrobimy coś takiego, a tu to. Żeby wchodzili, musieli się stłamsić, a potem... żeby... No, wiecie o co chodzi, że tutaj też muszą... Jakoś się nie rozbiegną, tylko... Tylko zostaną w jednym miejscu po prostu. To będzie dobry pomysł, żeby się zamurować. Marmurem. Dobra, czy tam wszyscy żyją? Dimitri coś tutaj nie daje rady, ale robi te klocki. Cały czas i spoko. Urmud. No to weź zjedzę. No. Jak sytuacja tu wygląda? Tak sobie pewnie wszyscy śpią. No. Go, 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 do roboty. Ściszyłem trochę muzę. Trochę broni też mam. Zastanawiam się, czy tym nie zrobić. Tu wejścia, powiedzmy. I tu małego stockpile'a. Właśnie na broń tylko. Bym wiedział, z czym mamy do czynienia. I tu zrobimy preferowane na weaponsy. Mur prawie skończony. Śpią wszyscy znowu. Co, ten piec trzeba wyłączyć, bo to nie potrzeba, a on zżera straszną ilość prądu. W sumie to też. Przekładają, to przekładają. W sumie. Trochę trzeba to powiedzieć. No dobrze, walenia. No i luz. To są personal shieldy. Jaki jest zasięg tego? Tutaj, taki.
Jeszcze to muszę zadać. Dobra. Znaczy no w tym momencie nie sprzedamy broni, nie? Ale... ale spoko. Czegoś tu brakuje chyba. 0 stali, 0 wooda. No mamy stal, wood też mamy. Dowiedziałem się, że chyba właśnie jeżeli są rzeczy na zewnątrz, tracą po prostu swoją wartość. Dlatego chciałem właśnie przenieść broń tutaj, żeby móc... no... zatrzymać tę jakość, jakoś. Nie możesz tego, nie? Nosić. Nic, tak mi się wydawało. Nie, no możesz, to dlaczego tutaj się nie dzieje nic? Czemu tu się nic nie dzieje? No mamy marmur. Coś tam. No tak. dobra, zróbmy łudowskie drzwi. O. No ale tutaj chyba jest jakieś przejście. Marble. No mamy tego. Nie, to jest limestone. Dobra. To w takim układzie. Cyk. I cyk. Dobra, udało się. Chip computer core. 1200. Ale luz. Dobra, coś tam prądu. Prądu kurde nie ma nadal. Blokuje? By roof. Wiecie co, wywalimy to. W tym momencie... zrobimy to gdzie indziej. Albo po prostu postawimy sobie kolejne dwa panele, tak mi się... coś umyśla. Że to nie będzie takie złe. No, zasadzają. Chyba. Coś prądu nie ma znowu. Gdzieś ten prąd leci. On gdzieś jest zużywany w takich ilościach dość mocnych. Tylko nie wiem gdzie. Wyłączmy to, ponieważ oni tak mają kurtki. Więc powinno być spoko. Dobra, zasadzają. Elegancko. Bardzo mnie to cieszy. Power jest. Do bateryjek. Ale faktycznie tą turbinę bym sobie gdzieś stawił. Może tu. Te drzewka trzeba by powycinać. Dobra. No i sobie rośnie. I to jest fajna sprawa, ponieważ tutaj rośnie cały czas. W tym. Wewnątrz budynku. Z tą lampą. I nie ma przestojów ze względu na noc. Także to jest fajne. Nie do tego. Bo tu wyłączam prąd z tego. Jeszcze to blokuje? Nie, jest spoko.
Zastanawiam się, czy nie zrobić jeszcze jednego budyneczku takiego. Jakiegoś, tylko że to będzie akurat w jaskini, więc... No znaczy, w sumie... Mogę to rozwalić. I będzie bez tego. No, muszę większy zrobić niż ten. Ten ma 10, czyli 11. 11 na 11. No. Spoko. Tu nic nie ma. Zimno chyba nie jest. Jakoś mocno wewnątrz jest. Uuu, minus 1. Ale no właśnie nikt się nie skarży, bo mają kurtki. To jest spoko, dobra, właśnie. Praca w re. Cieszy mnie to niesamowicie. Przepraszam. Tu kolapsuje się chyba, nie? Ten się kolapsuje. To uważaj na to. Bo faktycznie ten... może zabić. O! To też do zrobienia. No, i tak mi się wydaje, że walniemy tutaj po prostu ten. Ten budyneczek. O, masakra. Muszę dać ten no roof zone. No chyba właśnie, że spadnie na kogoś. Nie, to spada, kurde. Musiałbym gdzieś na zewnętrzu większym. Może tu? To wywalić. Jakiś ten kabel dookoła przyciągnąć i po prostu walnąć tu. Może jest to problem. Nie problem, tylko pomysł. No. A 11. Już zepły. Dobra, będzie też mniejsze. Co się dzieje? Grupa piratów, uwaga! Oni już idą? Idą. O, Masashi, dobra. Potrzebuję wszystkich. Wychodź tu. Wychodź tu. Maldonado, schowaj się tu. Ty, Dimitri, sobie gdzieś tam zostań. Ty chodź tu. Tu. I ty. A oni się przygotowują jeszcze. Dobra, na razie ich puścimy. I wyłączymy wieżyczki, ponieważ prąd chce jeszcze bardziej. Aha. No i tutaj warto by też drzwi, ale myślę, że zwykłe. Lampa. A tutaj? To jest Growing Zone. Tutaj był Growing Zone, ja wiem. Ale... wydaje mi się, że teraz... kurde. Warto mieć jeszcze jednego zona.
Jest 7 lutego. Powinno się zacząć chyba wszystko robić, tak czy inaczej. Dobra. Atakują. Mniej więcej tu wszyscy. Potem zaraz was porozstawiam. John, ty miałeś iść tu. Ty. Tu. Neo. Pistoletkami. Tu. Anna z nożem. Nie. Za Maldonado. Tu. Ty za kamień. Dimitri. Nie. Tu. John już poszedł. Łap go. I spoko. Kapciur. Ty się idź lecz. To był jeszcze jakiś inny kapciur chyba, nie? Coś tu jeszcze chyba żyje. No właśnie. Jeszcze ktoś żyje. Aha, nie mamy tego. Nie mamy łóżek tylu. Mamy tutaj 2. No to tutaj trzeba będzie zrobić. Dwa medyczne, 2 zwykłe. No kapciuruj. Kurde. Aha. Ty zostaw. Kapciuruj. Dobra, jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak. Czy tu... O, nie warto. Dobra, nieważne. Nie, nic nie dostajesz, spadaj. Ty natomiast 61 difficulty. Spoko. Charakter. Nie możesz wydobywać. Hauling, nic nie możesz robić. Nara. Znaczy nie, no doktor Kerr może być, ale nie dostajesz medycyny i zostajesz wypuszczony. Nara. Natomiast tu sytuacja jest tak. 60, spoko. Charakter. Możesz zrobić wszystko i jesteś joggerem i jeszcze spoko. To jest to. Włączcie im lampę tutaj. A ty drugi. 82. Charakter. Nie możesz walczyć z ogniem. Lubisz ciepło. Masochistą. I masz medycynę. Resztę no takie se, ale możesz robić wszystko. I chyba spróbujemy z tobą tu robić. Pani Anna jest doktorem, tak? Tak. Prioritize treating. Good quality, poor quality. A ty też jesteś doktorem, spoko. No i wydaje mi się, że może warto tu są puste, dobra. Ten się tam tytuje, tego przenieście tu. Ten nie ogarnia.
Nic nie ogarnia. Dobra, jak sytuacja to wygląda? Wygląda tak, że mamy sporo trupów tutaj. No, powiem, że... Jeszcze... Dobra. Miecze, pałki, wszystko. Dobrze, że żarcie przynieśli ze sobą. Opiekujemy się tym żarciem. To myślę, że warto włączyć. No sobie ziemniaczki chyba rosną. Dobra. Jest ten. Tutaj jest światło i jest ładnie, miło. I tu wydaje mi się, że nie będzie korn, tylko będzie to zerium. Ponieważ to zerium, no, potrzebuje dużej ilości czasu do tego, żeby się... Jest 9, 21. Wyłączymy na chwilę, bo nie ma potrzeby, żeby się paliło. Trade ship pacify. Fail to recruit. Tutaj będzie zwykły. Tak, zanieś go. Nie spodziewałem się, że tyle po prostu tych naraz mogę złapać typków. Ale wydaje mi się, że tutaj warto by faktycznie kolejny pokój, bo te miały być też dla nich, więc... Więc tak zróbmy. O! Jesteście głodni, ale to przecież ktoś tam... No... Powinien was nakarmić. Kto jest tam ordynatorem? Ty masz 11, ty masz 6 w sumie. Więc też się zajmij może. To jest też przynoszenie jedzenia po prostu. Wow! Low food, no to zauważyłem. Dzikie wiewióry jakie są, dziki, o. Jelonki, eno, będziemy żyć może. Dobra. Czy pan Nio się tym zajmuje już? Tak. Uważaj, bo postrzelisz kogoś. Wszyscy poszli na polowanie? Chyba tak, ale to spoko. Elegancko. Dobra. Z żarciem chyba nie jest aż tak źle. Dobra, 74 z tego, czyli to jest 7 posiłków. Oczywiście te turety należy wyłączyć. Tę lampkę też wyłączymy. Powinniśmy mieć więcej, no właśnie, mamy więcej powera. No. Dobra. Powoli, wracamy on tracks. No to. Mysterious Blight, świetnie. Zniszczył nasze zboża, ale tu... Nie, to wszystko poszło. Tupę jeża, no. Ale wydaje mi się, że warto by tutaj... Położyć zona jeszcze. Kukurydzianego. To będzie dobre. Wkurza mnie to, że... O! Udało nam się tego skurczybyka postawić na nogi. Zaraz ci zrobimy jakieś łóżko. Takie. Wywalimy ci te kamyki. Damy ci drzwiczki automatyczne.
świetny. I będzie spokój. Psychic Drone. To niedobrze. Ej, ej, ej. To jest jakiś growing zone. A, od aprila do septembera. Dobra, wywalmy to. A to te skurczybyki! Spokojnie. Dobra, chyba się udało. Weź tu nie strzelaj. Zaatakuj normalnie. Dobra. Trochę jelonków mamy, które same przyszły do nas. Ale to... No było w pewnym momencie niebezpiecznie. Normalnie gdzieś tam jeden, dwa. Ale tutaj... Masaż. Może się wkurzyły za ten. Za to, że pozabijałem ich. Że tak. Znowu prądu nie ma. Co jest, kurde, z tym prądem? Ten jest leczony. A właśnie, mieliśmy zobaczyć, co on tutaj potrafi. I kto to jest? W ogóle... Co ty masz? Masz shooting na czwórkę, całkiem nieźle. Crafting, research, construction, to jest spoko. I to będą twoje zadanka. Doktoringa nie będzie było. Nie będzie było. Nie będzie. Będziesz pacjentem. Kontrol będziesz kontrolował. Nie będziesz wordingował. Nie będziesz gotował. Możesz po... podziałać z tym. To też. Crafting jak najbardziej. Mending jak najbardziej. Hauling. To... I w wolnej chwili. Czuj. No, jeszcze jakąś werę ci damy. Nie, czy mam jakąś kamizelkę jeszcze? Mam. Ktoś tam chyba nago chodził. No właśnie ty. Weź ubierz stary to. I ubierz jakieś spodnie. Znajdę. To, to, to i to. Dobra, masz jeszcze kapelusik. Masz co robić, to i się polecz trochę. Sytuacja wygląda, no... Powiem, że nie wygląda najdobrze, najdobrzej, najlepiej, ponieważ nie włączyliśmy tego tutaj. A tu nie ma prądu. Zaraz, zaraz. Tutaj jest 0 stopni. Inside. To trzeba by też hitera jakiegoś stawić. Dobra. Gdzie lecą mi... gdzie mi leci cały prąd w ogóle? To jest wyłączone, to jest wyłączone. To też. Myślę, że... grzejniki są wyłączone. Nie wiem, no lampy mnie wyłączę, no bo ciemno będzie. To jest podłączone jedno. Ale to było drugie. Nie? Może coś takiego. Wywalmy.
Mam nadzieję, że tutaj nic nie będzie przeszkadzało. Gentle snow jest, minus 3. Tylko. Odpalaj. Co się stało? Blocked by roof. Wydaje mi się, że tu jest. Fuck. No właśnie, z tą elektrownią wiatrową jest tak, że potrzebuję naprawdę dużo miejsca. Ajajajajaj. Ale. Eclipse is ending, dobrze, ładować. Dobra, to jest tak, że tu się właśnie zatrzymują te wiatraczki nasze. Coś tak. Nie wiem, gdzie tam idzie kabel. Ale jakoś. Że będzie wyszedł bezpośrednio. Dobra, kochani, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. No właśnie to zacząłem, na to wpadłem, ponieważ ostatnio grałem, właśnie jak mówię, gdzie było ciemno i zimno. I to był dobry pomysł, żeby mieć. No troszkę tych apteczek, bo jak widzicie, już nie mamy. Kasa jest, ale... Ano, jest tam jakiś ship? Jest. Mamy medycynę. Spoko. Kupmy sobie całość, co mają. Dobrze, że się okazało tak, że mają. Kolejny jakiś stateczek. To? O! Trochę skór dzików. Trochę skór tych. Troszkę tego. Granite blocks i human leather nie mamy. Limestone blocks. Sprzedamy, bo i tak mamy możliwość stworzenia. Medycynę zostawimy. Monkey hide też. Plastik zostaje. Te możemy sprzedać. 1200. Sandstone'y. Sprzedamy, oni w ogóle mają pieniądze? Mają. 1500. Tu jest 8. To też. To też. Tu mają trochę stali, ale ja stali mam. Sporo. Or meat. Chyba kupimy sobie trochę. No właśnie. Udało się, ale numer. Teraz mamy tyle wiary, że masakra. Unowned. Dobra. Tak, i będą wszyscy zadowoleni. Tu chyba już nie zrobię pokoju, ale jak mówiłem, miałem to zakończyć wcześniej i kończę teraz. Także dzięki, trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.